Słyszeliśmy już różne rzeczy dzisiejszego popołudnia. Wir erinnern uns an die sieben verschiedene Arten von Stoffen. Możemy sobie przypomnieć tych siedem różnych rodzajów materiałów użytych do budowy przybytku. Die 14 einzelnen Elemente der Stoffe. 14 pojedynczych różnych materiałów w tych siedmiu grupach. Damit ein Haus gebaut werden konnte, wo Gott wohnen konnte. Aby mógł być wybudowany przybytek, w którym mógł zamieszkać Bóg. Gott wollte wohnen. Bóg chciał mieszkać. Unter dem Volke. Pomiędzy swoim ludem. Er wollte seine Herrlichkeit zeigen. On chciał objawiać swoją wspaniałość, chwałę. Und der Mensch sollte zu Gott begegnen, sich begegnen mit ihm. I człowiek miał mieć możliwość, aby w tym miejscu spotykać się z Bogiem. Wir haben diesen Zettel euch gegeben, um das einfach mal nachzuarbeiten. Rozdaliśmy te karteczki, abyście mogli sobie je dopracować, każdy osobiście. Aber jetzt möchte ich noch mit euch drei wunderschöne Gegenstände betrachten. Ale teraz chciałbym poświęcić czas z wami na to, aby przyjrzeć się bliżej trzem szczególnym przedmiotom tego przybytku. Wo die Herrlichkeit des Herrn Jesus uns vorgestellt wird. Tym, na których szczególnie jest nam przedstawiona chwała Pana Jezusa. Das ist zunächst die Lade. Najpierw zaczniemy od skrzyni przymierza tak zwanej. Und der Deckel dazu. I przynależącym do niej, będziemy się zajmować przynależącym do niej wiekiem. Dann ist es der Schaubrotetisch. Następnie będziemy mówić o stole na chleby pokładne. Und als drittes der Leuchter. Jako trzecie zajmiemy się trzecią rzeczą, którą się zajmiemy, będzie świecznik. Damit ich mal eure Stimmen höre, können auch vielleicht paar Brüder jetzt aus 2. Mose 25 nach und nach die Abschnitte lesen bis zum Ende des Kapitels. Może teraz, abym też i wasze głosy mógł trochę słyszeć, by teraz dwóch braci, może trzech, przeczytało z 2. Mose 25 ab Vers 10 bis zum Ende des Kapitels. 25 rozdział w drugiej Mojżeszowej, od wiersza 10 do końca tego rozdziału, gdzie te rzeczy są opisane. Vielleicht können das ein paar junge Brüder mal machen. Może trzech braci by to uczyniło. 10 do 22 wiersza, może w takim razie przeczytam. Zrobią też skrzynię z drzewa akacjowego. 2,5 łokcia długą, 1,5 łokcia szeroką, 1,5 łokcia wysoką. Pokryjesz ją szczerym złotem. Pokryjesz ją od wewnątrz i z zewnątrz. Zrobisz na niej dookoła złoty wieniec. Odlejesz także dla niej 4 złote pierścienie i przytwierdzisz je do 4 jej krawędzi. 2 pierścienie po jednej stronie i 2 pierścienie po drugiej stronie. I zrobisz drążki z drzewa akacjowego i pokryjesz je złotem. Drążki te włożysz do pierścieni po bokach skrzyni, aby na nich nosić skrzynię. W pierścieniach skrzyni pozostaną te drążki. Nie będą z nich wyjmowane. Do tej skrzyni włożysz świadectwo, które ci dam. I zrobisz wieko ze szczerego złota, 2,5 łokcia długie, a 1,5 łokcia szerokie. Zrobisz też 2 cheruby z litego złota. Zrobisz je na obu krawędziach wieka. Jednego cheruba zrobisz na krawędzi z jednej strony, a drugiego cheruba na krawędzi z drugiej strony. Razem z wiekiem połączone zrobicie cheruby na obu jego krawędziach. Cheruby będą miały skrzydła rozpostarte do góry. Będą one okrywać swoimi skrzydłami wieko, a twarze ich zwrócone będą ku sobie. Twarze cherubów zwrócone będą ku wieku. Na wierzchu skrzyni położysz wieko, w skrzyni zaś złożysz świadectwo, które ci dam. Tam będę się spotykał z tobą i z ponad wieka będę z tobą rozmawiał spośród dwóch cherubów, które są na skrzyni świadectwa, o wszystkim, co jako nakaz przekażę ci dla synów izraelskich. Das will be 22 erstmal. Lass uns die anderen auch lesen sofort. Kann ein anderer Bruder. Może ktoś inny od 23 bis 30 und dann der andere. Od 22 do 30. Na tylną zachodnią ścianę przybytku zrobisz 6 desek. Dwie deski. Od 23 wiersza. Od 23 wiersza. 25 rozdział od 23, może do 30. Zrobisz także stół z drzewa akacjowego. 2 łokcie długi, łokieć szeroki i 1,5 łokcia wysoki.
pokryjesz go szczerym złotem i zrobisz na nim dookoła złoty wieniec. Zrobisz też wokoło niego listwę na pięć szeroką. I wzdłuż jego listwy zrobisz złoty wieniec. Zrobisz także do niego cztery złote pierścienie i przymocujesz te pierścienie na czterech pokach przy jego czterech nogach. Tuż przy listwie będą te pierścienie jako uchwyty dla drążków do noszenia stołu. Zrobisz zaś te drążki z drzewa akacjowego i pokryjesz je złotem. Na nich będzie się nosiło stół. Zrobisz też jego misy i czasze, jego dzbany i kielichy, którymi składa się ofiary z płynów. Zrobisz je ze szczerego złota. Na tym stole będziesz kładł zawsze przede mną chleby pokładne. Das war bis Vers 30 und dann ab 31. Jeszcze ktoś od 31? Złoty świecznik. Zrobisz też świecznik ze szczerego złota. Jego podstawę i jego trzon wykujesz z jednej bryły. Jego kielichy, gałki i kwiaty będą z tej samej bryły. Sześć ramion wychodzić będzie z jego boków, trzy ramiona świecznika z jednej strony, a trzy z drugiego boku. Trzy kielichy w kształcie kwiatu migdałowego na jednym ramieniu z gałką i kwiatem i znowu trzy kielichy w kształcie kwiatu migdałowego na drugim ramieniu z gałką i kwiatem. Tak będzie na sześciu ramionach wychodzących ze świecznika. Na samym świeczniku będą cztery kielichy w kształcie kwiatu migdałowego z gałkami i kwiatami. Pod każdymi dwoma ramionami wychodzącymi z niego będzie po jednej gałce. A tak będą gałki pod sześcioma ramionami wychodzącymi ze świecznika. Ich gałki i ramiona wychodzić będą z niego samego. Całość jego ma być wykuta z jednej bryły szczerego złota. Zrobisz też do niego siedem lamp. Lampy jego należy tak ustawić, aby oświecały przeciwległą stronę. Jego szczypce i popielniczki mają być ze szczerego złota. Świecznik i wszystkie te przybory należy wykonać z talentu szczerego złota. Dbasz, abyś uczynił to według wzoru, który ci ukazano na górze. Dziękujemy. Herzlichen Dank. Wir haben jetzt hier drei Gegenstände vor uns. Mamy zatem przed nami trzy przedmioty. Wovon ein Bruder sogar sagt, o których pewien brat powiedział nawet, dass die Bundeslade das schönste, für ihn das schönste Bild des Herrn Jesus im Alten Testament ist. Powiedział, że mianowicie skrzynia przymierza jest dla niego najpiękniejszym obrazem Pana Jezusa w Starym Testamencie. Ein Bild des Herrn Jesus im Alten Testament? Obraz Pana Jezusa w Starym Testamencie. Und dass das schönste Bild, was in der Heiligen Schrift sieht von dem Herrn Jesus? I najpiękniejszy obraz, jaki on dostrzega w Starym Testamencie Pana Jezusa, to właśnie jest to? Das hat der Bruder im Alter geschrieben. To jest brat, który napisał to w podeszłym już wieku. Vielleicht können wir ein bisschen jetzt daraus sehen, was wirklich so schön ist an diesem Bild. Może będziemy mogli się przyjrzeć temu troszkę bliżej, aby rzeczywiście odkryć, co takiego pięknego skrywa w sobie ten obraz. Was vielleicht auffällt, ist, dass zuerst die Materialien benannt werden. To, co rzuca się najpierw w oczy, to może właśnie to, że są wymienione materiały, z których była zbudowana. Die Lade war aus Akazienholz und Gold. Skrzynia była zbudowana z drewna akacjowego i ze złota. Der Deckel aus reinem Gold. A wieko tej skrzyni z samego, czy z szczerego złota. Der Tisch aus Akazienholz, wieder mit reinem Gold überzogen. Stół znowu z drewna akacjowego i powleczony szczerym złotem. Und der Leuchter aus reinem Gold. I świecznik z jednej bryły szczerego złota. Dabei dürfen wir wissen, dass, wie wir vorhin gesagt haben, das Akazienholz immer ein Bild der Menschheit des Herrn Jesus ist. Jak widzimy to drzewo akacjowe, to możemy cały czas mieć przed oczyma, że jest ono szczególnym obrazem człowieczeństwa, doskonałego człowieczeństwa Pana Jezusa. Und das Gold ein Bild der Göttlichkeit, der göttlichen Herrlichkeit des Herrn Jesus. A złoto
obrazem boskiej natury Pana Jezusa, Jego boskości. Wir brauchen also uns nur zwei Sachen merken. A więc dwie rzeczy musimy najpierw zauważyć. Zapamiętać. Aber trotzdem sind die unterschiedlich zusammengestellt. A mimo to, dwie te rzeczy, one są w różnorodny sposób zestawione razem. Wir haben zunächst von einer Lade, von einer Kiste, von einer Box gelesen. Najpierw czytaliśmy o pewnym rodzaju wykonanej skrzyni. Und die Maße sind immer 2,5, 1,5, 1,5. I wymiary ich są zawsze niecałkowite, a więc 2,5, 1,5, 1,5, coś tam zawsze z połówką. Warum ist das kein ganzes Maß? Dlaczego niecałkowita miara? Warum steht da nicht 3 Ellen, 2 Ellen, 2 Ellen? Dlaczego nie na przykład 3 łokcie, 2 łokcie, 2 łokcie, tylko te połówki? Das hat eine Bedeutung. To ma swoje znaczenie. Dies ist nur die Hälfte dessen, to jest tylko połowa tego, was die Erfüllung davon ist. Co jest pełnią, w istocie rzeczy. Christus. Mianowicie Chrystus. Ist das nicht auffallend? Die Lade ist immer nur halb, halb, halb. Czy to nie rzuca się nam w oczy, że po prostu jest to zawsze tą połową, połową, połową? Die Fülle ist das, was Christus selbst ist. Pełnię obrazuje Chrystus sam w sobie. Nur in dem Maß. I to tylko w mierze. Trotzdem sind die Maße sehr entscheidend. Niemniej jednak, mimo tego faktu, te miary, które zostały użyte, one mają bardzo istotne znaczenie. Ein Maß müssen wir uns gut merken. Jedną z nich musimy sobie dobrze zapamiętać. Die Höhe, wie hoch war die Bundeslade? Mianowicie wysokość. Jaka wysokość była tej skrzyni przymierza? Wie hoch war die? Jak wysoka ona była? Połowa wysokości ołtarza? Halbe Höhe des Altars. 1,5 Elle hoch, ja? Półtora łokcia wysokości. Er sagt gerade die halbe Höhe des Altars. Welchen Altar meinst du? Połowa wysokości ołtarza. O jakim ołtarzu myślisz? Cały pan. Ich denke an den Altar, der Brandopferaltar. Altar. Du machst einen sehr schönen Punkt. Masz na myśli bardzo piękny punkt. Die Geräte, die hier vorne stehen, bo te przedmioty, które tutaj są, sind alle maßstäblich hergestellt. One są w pewnej skali odtworzone, a więc zgadzają się co do wymiarów. Also wo Maße angegeben sind, sind die Zusammenhänge gleich. Tam, gdzie jest miara jakaś podana w Słowie Bożym, to ich proporcje są prawidłowe. Und du sagst gerade, dass die Höhe von der Bundeslade genau die Hälfte der Höhe ist von dem Brandopferaltar. I mówisz, że wysokość skrzyni przymierza sięga połowę wysokości ołtarza całopale. Das ist etwas, das du dir dein ganzes Leben lang merken sollst. To jest coś, nad czym powinieneś przez całe swoje życie rozmyślać. Warum ist das so wichtig? Czy po prostu mieć pamięci. Dlaczego to jest takie ważne, mianowicie? Auf dieser Höhe hier kam der Deckel drauf. Na tej wysokości, mianowicie, było nakładane wieko. Und auf dem Deckel lag Blut. A na tym wieku była krew. Das Blut wird einmal im Jahr da drauf gesprengt durch den hohen Priester. Raz jeden w roku najwyższy kapłan kropił to wieko krwią przymierza. Und das ist genau der gleichen Höhe. I to było dokładnie na tej samej wysokości, wo das beständige Brandopfer auf dem Brandopferaltar hier geopfert wurde. Na której stała ofiara całopalna była palona na tym ołtarzu całopaleń, na tym ruszcie, który był w połowie wysokości. Tutaj jest to widoczne, ta krata to jest ruszt. Uważaj, bo wylecą te ruszt, nie? On jest te ruszty. W połowie wysokości. Dokładnie na tej samej wysokości. Taka wysoka jest skrzynia, gdzie jest ta krata. Während auf dem Deckel immer Blut war, hier. Podczas gdy na tym wieku była krew, brannte immer auf der gleichen Höhe ein Brandopfer.
to na tej samej wysokości dokładnie spalana była w tym samym czasie ofiara całopalna na ołtarzu całopalnym. Das sind zwei Seiten von dem Werk unseres Herrn Jesus. To oznacza dwie bardzo istotne strony tego samego dzieła Pana Jezusa. Was fällt dir noch auf? Co jeszcze się rzuca w oczy? Połowę dni został zabrany. Proszę? Połowę dni swojego życia został zabrany. Też obrazuje. Was die Hälfte angeht, vielleicht, dass der Herr Jesus in Hälfte seiner Tage sterben musste. Ja, ist eine Möglichkeit. Jest to jedna z możliwości, jakie to może skrywać sobie. Ich weise euch noch auf etwas hin. Chciałbym wam wskazać jeszcze coś do tego. In Vers 11 steht, und du sollst sie mit reinem Gold überziehen. W 11 wierszu jest napisane, pokryjesz szczerym złotem. Was ist reines Gold? Co to jest czyste złoto albo szczere złoto? Wenn ihr die ganzen Kapitel lest, seht ihr manchmal reines Gold und manchmal nur Gold. Jak będziecie czytać ten cały rozdział, to czasami napotkacie w nim złoto, a czasami szczere złoto. Das reine Gold wird durch Läuterung erzeugt, durch Erhitzen und Abschöpfen der Schlacke. To szczere złoto, ono jest wytwarzane jeszcze w procesie pewnego szczególnego oczyszczania. Przez podgrzewanie, topienie metalu i usuwanie szlaki cały czas, wszystkich zanieczyszczeń. Aber die geistliche Bedeutung davon liegt noch tiefer. Ale duchowe znaczenie tego jest jeszcze głębsze. Das erste Mal, wo das Wort rein in der Heiligen Schrift vorkommt. Pierwszy raz, gdzie słowo czysty pojawia się w Słowie Bożym. Das ist, dass Noah reine Tiere in die Arche nehmen sollte. To mianowicie, gdy Noe miał do arki zgromadzić czyste zwierzęta. Und das waren alles Vorbilder des Herrn Jesus. I wszystko to były właśnie obrazy wskazujące na Pana Jezusa. Er war der eine reine. On był tym jednym czystym. Überall, wo etwas mit reinem Gold überzogen war, wszędzie tam, gdzie coś było pokryte szczerym złotem, czystym złotem, ist das ein Bild von dem Herrn Jesus Christus selbst. Jest to obrazem samego Pana Jezusa Chrystusa. Und hier steht von innen und von außen. Tutaj jest napisane, że ta skrzynia miała być tak powleczona zarówno z zewnątrz, jak i od wewnątrz. Da können wir mal Johannes 14 lesen. Możemy do tego przeczytać z Ewangelii Jana z 14 rozdziału. Innerlich war der Herr Jesus komplett rein. Und da steht in Johannes 14, Vers 30. W 30 wierszu tego rozdziału widzimy, że Pan Jezus był wewnętrznie całkowicie czysty. Tu jest napisane, już wiele nie będę mówił z wami, nadchodzi bowiem władca świata, ale nie ma on nic do mnie. Der Fürst der Welt hat nichts in mir. On nie ma nic we mnie, żadnego najmniejszego punktu zaczepienia. Der Herr Jesus kannte keine Sünde. Bo Pan Jezus nie znał żadnego grzechu. Er tat keine Sünde. On nie uczynił nigdy żadnego grzechu. Und in ihm war keine Sünde. I w nim nigdy nie było żadnego grzechu. Wer schreibt diese drei Worte? Kto pisze te trzy słowa, te trzy stwierdzenia? Er kannte, war der Apostel Paulus. Nie znał grzechu, o tym pisze apostoł Paweł. Der gerade die Kenntnis hatte über die Wahrheit der Versammlung. To jest ten, który miał najwyższe poznanie dotyczące prawdy o zgromadzeniu. Und er tat keine Sünde, schreibt Petrus, der Mann der Tat. Ten, który nie uczynił żadnego grzechu, o tym pisze Piotr, mąż czynu. Und in ihm war keine Sünde, war Johannes, der an dem Herzen des Herrn gelegen hatte, im inneren Gefühl. I w nim nie było żadnego grzechu, o tym pisze Jan, ten, który wsłuchiwał się we wnętrze Pana Jezusa, leżąc na jego sercu. Akazienholz überschlagen innen komplett mit reinem Gold. A więc drzewo akacjowe, to niezniszczalne drzewo, całkowicie wewnątrz pokryte szczerym złotem. Aber auch äußerlich. Mit reinem Gold. Ale również i zewnętrznie ono było pokryte szczerym złotem.
Als der Herr Jesus in Markus 1 diesen Aussätzigen anrührt, gdy Pan Jezus w Ewangelii Marka w pierwszym rozdziale tego trędowatego człowieka dotyka, und er sagt, ich will, werde gereinigt, i gdzie mówi wyraźnie i zdecydowanie chcę, bądź oczyszczony, da wich der Aussatz weg. To natychmiast spod jego palców, można powiedzieć, usunął się trąd. Und der Herr Jesus blieb rein. A Pan Jezus pozostał czysty. Das ist unser Herr. Takim jest nasz Pan. Wie viel Holz konnte man sehen von der Glade? Ile drewna można było widzieć, oglądając tę skrzynię przymierza? Kein Holz. Nic. Alles war überzogen mit reinem Gold. Wszystko, co, gdzie tylko wzrok mógł natrafić, wszystko było pokryte szczerym złotem. Wenn du gefragt wirst, woraus war die Lade? Gdybyś był zapytany, z czego była skrzynia przymierza? Dann kannst du sagen, die war aus Akazienholz. To możesz powiedzieć wprost, ona była z drewna akacjowego. Das ist richtig. I to będzie prawdą. Der Herr Jesus war wahrhaftig Mensch. Bo Pan Jezus był prawdziwym człowiekiem. Aber du kannst auch antworten, die Lade war aus Gold. Ale możesz również odpowiedzieć, ta skrzynia była ze szczerego złota. Ja, aus reinem Gold. Ja. Und der Herr Jesus war vollkommen Gott. Dlatego, że Pan Jezus był w całej pełni Bogiem jednocześnie. Der Herr Jesus ist Gott und ist Mensch in eins. Pan Jezus jest Bogiem i człowiekiem w jednym. Ein gewaltiges Bild von dem, was der Herr Jesus ist. To jest potężny obraz tego, czym jest w rzeczywistości Pan Jezus, jaka jest istota jego osoby. Und diese Lade, die sollte sogar auf Stangen getragen werden. I ta skrzynia, ona miała również mieć drążki, na których miała być noszona. Wenn wir das in 5. Mose nachlesen, war das die Hauptaufgabe der Priester, die Lade zu tragen. Gdy będziemy czytać w 5. Mojżeszowej, co było, czy czym to było obowiązkiem, to było to najwyższym obowiązkiem i w pewnym sensie przywilejem kapłanów, by nieść tą skrzynię. Mogę przeczytać trzy wersety z Hebrajczyków, które mówią o tych wszystkich rzeczach, co teraz brat mówi. Darf ich drei Verse aus Hebräer lesen, yeah? Die davon sprechen, was du gerade jetzt betonst? Ja. Yeah. List do Hebrajczyków, drugi rozdział. Hebräer 2. Dziewiąty, dziesiąty, jedenasty wiersz. 19 und 11. Mówię o tych właśnie trzech rzeczach, które brat teraz mówił. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszy od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą, dostojeńcem zacierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Przystało bowiem, aby ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcy i zbawienia, uczynił doskonałym przez cierpienia. A teraz kapłaństwo dotyczące nasze. Bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni z jednego, są wszyscy. Z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braci. Bis elf. Herrlich, oder? Ich möchte den Vers nochmal sagen, was die Hauptaufgabe der Priester ist. Das ist in 5. Mose 10. Teraz chciałbym jeszcze do tego przeczytać z 5. Mojżeszowej 10. Wiersz, który mówi, że było to noszenie najwyższym zadaniem kapłanów. Beziehungsweise des Stammes Levi sogar. 5. Mose 10, ja? Vers 8. 5. Mose 10, Vers 8. 8. wiersz z 10. rozdziału 5. Mojżeszowej. W tym czasie oddzielił Pan plemię Lewiego do noszenia skrzyni przymierza Pana, do stawania przed Panem, służenia Mu i udzielania w jego imieniu błogosławieństwa aż do dnia dzisiejszego. Erst tragen, dann stehen. A więc najpierw mieli nosić, później stać przed nim und dienen. I służyć. Wir sollen, Lewici, przepraszam. Wir sollen die Lade tragen als Leviten. My również jako Lewici mamy nosić tą skrzynię przymierza. Wir sollen geistlich diese Lade tragen. My w duchowym pojęciu winniśmy nosić tą skrzynię. An Stangen tragen. Na tych drążkach. Die durfte nicht auf Wagen getragen werden.
Ona nie wolno było jej przewozić na jakichś pojazdach, jakichś wozach. Da durfte auch keiner hineinschauen in die Lade. Nie wolno było, aby ktokolwiek do niej zaglądał. Als die Männer das von Bethsemes machten in 1. Samuel 6. W 1. Samuelowej 6, gdy mężowie z Betszemesz to uczynili. Da starben sie sofort. To oni natychmiast umierali. Als Ussa die verrutschten Deckel versuchte zu schützen, musste sofort sterben in 2. Samuel 6. Gdy Uza z 1. Samuelowej 6 próbował, gdy na wozie przekrzywiła się ta skrzynia i przesunęło się wieko, próbował po prostu ratować sytuację, natychmiast musiał umrzeć. Wir sollen die Lade tragen. My mamy nosić skrzynię przymierza. Wir sollen unseren Herrn letztendlich tragen auf unserem Weg durch die Wüste. My, was koniec końców oznacza to, winniśmy nosić Pana Jezusa na naszej drodze przez pustynię. Wir sollen uns eins machen mit ihm. My winniśmy duchowo się z nim zjednoczyć. Ist das nicht ein wunderbarer Gedanke für uns? Czy to nie jest piękna myśl dla nas, na nasze zadanie, jakie mamy? Und dann lesen wir: Lege in die Lade das Zeugnis, das ich dir geben werde. Vers 16. Dalej czytamy: Włóż do tej skrzyni świadectwo, które ci dam. 16. wiersz. Hier liegen diese zwei Tafeln drin, symbolisch. Tutaj symbolicznie spoczywały właśnie te dwie tablice z przykazaniami. Sind die Tafeln, die Mose gekriegt hat, je in dieser Lade gelandet? Czy te tablice, które otrzymał Mojżesz, kiedykolwiek tutaj zostały złożone w tej skrzyni? Sind die diese Tafeln, die Gott ihm geben wollte, sind die je da drin gewesen? Czy te tablice, które Bóg jemu chciał dać, czy one kiedykolwiek tam zostały złożone? Was glaubt ihr? Co sądzicie? Was wisst ihr? Co wiecie na ten temat? Nie. Nein, sagen die Jungs. Sondern? Niemals. Erzähl. Opowiedz trochę. Ja, sag mal etwas. Mojżesz je zaraz tu, jak zszedł z góry. Mojżesz je zaraz po tu, jak zszedł z góry. Mose hat die zerbrochen, als nur hinabgestiegen ist aus dem Berge. Die eigentlichen Tafeln des Zeugnisses sind nie da drin gewesen. Sie sind zu Staub geworden. Te tablice, które otrzymał Mojżesz, najwłaściwsze, te pierwsze tablice, one nigdy tam nie zostały złożone. One po prostu zamieniły się na nowo w proch. Mose musste selbst neue Tafeln hauen aus dem Felsen. Mojżesz musiał samodzielnie, znowu, na miejsce tych pierwszych, wykuć ze skały nowe tablice. Und Gott hat die neuen Tafeln beschrieben und die sind dann da drin gewesen. I Bóg zapisał te nowe tablice na nowo tymi samymi słowami i one dopiero zostały tam złożone. Als der Herr Jesus auf die Erde kam in den Tafeln, wo er das Gesetz war. Als der Herr Jesus auf die Erde kam, gdy Pan Jezus przyszedł na tę ziemię, da musste er sterben. On musiał umrzeć. Und wir, on, który był tym zakonem, można powiedzieć, został najpierw starty. Und wir sind jetzt aus dem Felsen gehauen und sollen dieses Gesetz tragen. A my zostaliśmy w miejsce tej śmierci Pana Jezusa i zniszczenia w tym znaczeniu tego zakonu, zostaliśmy wykuci ze skały, aby teraz być tym świadectwem dla Niego. Und dieses Gesetz liegt in der Bundeslade. To prawo teraz jego zapisane na tych nowych wykutych tablicach, ono spoczywa w tej skrzyni. Ein skrzyni przymierza. Ganz wunderbarer Vers dazu. Piękny wiersz do tego jest. Steht in Psalm 40. W 40. psalmie. Psalm 40, Vers 8 und Vers 9. Psalm 40, Vers 8 i 9. Wtedy rzekłem: oto przychodzę. W zwoju księgi napisano o mnie. Pragnę czynić wolę Twoją, Boże mój, a zakon Twój jest we wnętrzu moim. Dein Gesetz im Inneren meines Herzens. Twoje prawo
We wnętrzu mojego serca, tu. Es war dort verborgen in der Lade. Tam ono było skryte w tej skrzyni. Ist das nicht gewaltig groß? Czyż to nie jest rzecz niesamowita, wspaniała? Der Herr Jesus diese Erfüllung des ganzen Gesetzes war. Że Pan Jezus rzeczywiście był wypełnieniem wszystkich roszczeń zakonów. Po prostu w nim całkowicie to było w pełnej harmonii. Und es durfte kein Mensch je sehen. I nigdy żaden człowiek nie mógł widzieć. Keiner war fähig, das Gesetz zu halten. Nikt z ludzi nie był w stanie w ogóle zachować tego zakonu, spełnić zakon. Deshalb lag auf dieser Lade dieser goldene, reine goldene Deckel. Dlatego na tej skrzyni zawsze skrywał, można powiedzieć, ten zakon, to przymierze skrywało, przykrywało. Und dieser Deckel heißt auch im Hebräischen, dass es ein Sühndeckel ist. W hebrajskim języku to wieko ono miało szczególne określenie. To było wieko pojednania. Im Deutschen steht da unten eine Anmerkung, ich weiß nicht, ob ihr das im Polnischen habt, dass das Sühnen auch das Bedecken ist. Jak to jest sformułowane? Der Sühndeckel bedeutet gleich, das Sühnen, das Wort Sühnen heißt auch bedecken. Aha, okay. To słowo, ono jest samo w sobie interesujące i to jest opatrzone przepisem w języku niemieckim, mianowicie to wieko pojednania jednocześnie jest pojednaniem, które zakrywa to co wewnątrz. Und dieser Deckel lag da drauf und aus dem Deckel selbst waren noch zwei, wurden noch zwei Cherubim gehauen. To wieko spoczywało na tej skrzyni i jednocześnie z tej samej bryły były wykute na nich sporządzone cheruby. Sie wachten gleichsam über das Gesetz. Sie guckten durch den Deckel hindurch auf das Gesetz. Symbolicznie one czuwały nad wykonaniem tego zakonu, które były wewnątrz. One po prostu cały czas pilnowały tego miejsca. Spoczywały ich oczy na tym miejscu, gdzie właśnie był zakon i krew jednocześnie była kropiona. Das ist genau der Ort, wo der Herr wohnte. I to dokładnie było miejsce, o którym Bóg powiedział, że on tu mieszka. Das müssen wir einmal beweisen. Musimy to również udokumentować według Słowa Bożego. Das steht in 1. Samuel 4. W 1. Samuelowej 6 jest to napisane. 4, Vers 4. Pierwsze. Die Lade des Bundes des Herrn der Heerscharen, der zwischen den Cherubim thront. 1 Samuel 4, Vers 4. 1 Samuelowa 4, Vers 4 jest mowa tutaj o skrzyni przymierza Pana Zastępów, mieszkającego, właściwie u nas jest siedzącego, na tronie między cherubami. Mieszkającego między cherubami. Die Cherubim in der Schrift sind immer die Wächter über die Heiligkeit Gottes. Ci cherubini chwały, oni są obrazem Bożych stróżów, baczących na to, aby nic nie zostało naruszone z zakonu. Oni są stróżami świętości Bożej. Die Cherubim waren eingewebt in der Decke, die direkt über dem Haus lag. I jednocześnie ci cherubini byli odzwierciedleni na jednym z nakryć tego całego namiotu spotkania. Und in dem inneren Vorhang, nicht in dem äußeren Vorhang. I jednocześnie jeszcze jedno miejsce było, na którym ich sylwetki widniały, to była zasłona, która przesłaniała to miejsce najświętsze. Ta wewnętrzna zasłona, nie zewnętrzna, tylko wewnętrzna. Woher kennen wir noch die Cherubim? Skąd jeszcze znamy cherubów? Als Adam und Eva aus dem Garten Eden hinausgetrieben wurden. Gdy Adam i Ewa zostali wypędzeni z ogrodu Eden, da stand da dieser Cherubim und bewachte die Heiligkeit. To tam również byli obecni cherubini, którzy strzegli świętości Bożej i dostępu do tego drzewa. Die Cherubim lagern und die Flamme des kreisenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Aby drogę do tego drzewa życia chronić, żeby ona była po prostu tutaj nie do przestąpienia. Und im Neuen Testament kommt dieser
dieser Deckel kommt hier noch zweimal vor, gerade im Neuen Testament. W Nowym Testamencie to wieko szczególne, ono jest jeszcze dwukrotnie wymienione. Und damit wissen wir, dass das eine eindeutige Erklärung hat. I właśnie przez te miejsca ze Słowa Bożego jesteśmy w stanie dojść do najwłaściwszego znaczenia tego wieku. In Römer 3, Vers 25 heißt es... Mianowicie w liście do Rzymian 3, wiersz 25 jest napisane... Den Gott dargestellt hat als Gnadenstuhl oder Sühnmittel durch den Glauben an sein Blut. Którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną, u nas jest napisane, przez krew Jego. Ta ofiara przebłagalna to jest to słowo, prawda? To jest to samo, co to wieko przebłagania. Skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej. Po prostu słowo przebłaganie można też przetłumaczyć pokryciem. I dlatego pokrywa jest jednocześnie przebłaganie. Dziękuję. Und das gleiche wird im Hebräerbrief im 9. Kapitel nochmal benutzt. Jeszcze ta sama rzecz jest podkreślona w 9. rozdziale listu do Hebrajczyków. Wo nämlich dieser Gnadenstuhl zu einem Sühndeckel wird. Gdzie ten tron łaski jest przedstawiony, czy staje się tym wiekiem pojednania. In Hebräer 9, Vers 5, den Vers haben wir schon mal vorhin gelesen. 5. wiersz. Nad nią zaś cherubini chwały zacieniający wieko skrzyni. Das heißt, die Sünden und der Zugang ist bedeckt durch das Blut, was hier die Cherubim immer sehen. Das ganze Gesetz ist bedeckt durch das Blut, was dazwischen liegt. A więc cały zakon i jego wszystkie wymagania są zakryte wiekiem i krwią, jaka na tym wieku spoczywa. Weil Blut auf dem Deckel war und die Cherubim Blut sahen. Ponieważ krew była obecna na tym wieku i ci cherubini pilnujący świętości Bożej, oni widzieli, obrazowo mówiąc, tę krew. Konnte Gott in der Mitte des Volkes wohnen. Tylko dlatego Bóg mógł mieszkać w pośród ludu, mówiąc wprost, przekraczającego zakon. Das gilt bis heute. To do dzisiaj ma to zastosowanie. Der Herr Jesus wohnt in der Versammlung Gottes. Pan Jezus mieszka w zgromadzeniu Bożym. Weil er einmal sein Blut gegeben hat. Dlatego tylko, że wcześniej dał swoją krew. Przebłagania, krew pojednania. Wir gehen weiter zu dem Tisch. Teraz możemy przejść dalej do kolejnego z przedmiotów, to jest do stołu na chleby pokładne. Der Tisch war wieder aus reinem Gold. Ten stół, on znowu był stołem z czystego złota. Und zwar aus einerseits Akazienholz und überzogen mit Gold. Podobnie jak skrzynia, z jednej strony wykonany z drewna akacjowego, ale z drugiej strony złoty, dlatego że pociągnięty złotem całej swojej bryle. Und was bedeutet ein Tisch? Co oznacza stół? Ein Tisch bedeutet Gemeinschaft. Stół generalnie oznacza społeczność. Und das ist eine Gemeinschaft, die da ist mit Brot. I to jest społeczność, która jest obecna tutaj przez te złożenie tych chlebów. In Vers 30 steht, dass du den Tisch machen sollst und die Schaubrote vor dem Angesicht Gottes beständig legen sollst. Tu jest napisane w 30 wierszu, że masz zrobić ten stół i położyć na nim chleby pokładne, które będą stale przed Panem tam. Und es sollten 12 Brote dahinlegen. Miały być położone chleby w ilości 12. Die Anzahl der Stämme des Volkes Israel. To znaczy w liczbie, pełnej liczbie wszystkich rodów Izraela. Ein Bild der Regierung Gottes. Jest to z jednej strony obrazem rządów Bożych. Wie auch das himmlische Jerusalem 12 Tore hat. Tak jak to niebieskie Jerusalem będzie posiadało 12 bram. Also das ganze Volk Gottes sollte in Form eines Brotes dort aufgelegt werden. A więc cały lud Boży miał być w formie tych chlebów pokładnych tutaj położony przed Bogiem. Aber mit 12 Broten. Ale jako 12 chlebów. Und wenn wir 3. Mose 24 lesen,
sollen sie alle vor dem Angesicht Gottes sein. Gdy czytamy do tego 3 Mojżeszowa 24, to widzimy, że oni wszyscy mieli być obecni przed Bogiem. Sollte ungesäuertes Brot sein. Ten chleb miał być chlebem niekwaszonym. Und es sollte immer am Sabbat ausgetauscht werden. I w każdy dzień sabatu on miał być na nowo wykładany, jako świeży. Und die Priester durften das Brot essen. A kapłani mieli być tymi, którzy mogą spożywać te chleby. Priesternahrung. Było to pokarmem kapłańskim. Aber obendrauf auf dem Brot lag noch in Schalen Weihrauch. Na tych chlebach, w takich półmiskach, czy rodzaju takich miseczek, jeszcze było kładzione kadzidło. Angenehm gemacht oder begnadigt. To oznaczało, że ten lud był ułaskawiony i miły Bogu. Da dürfen wir uns drin sehen. W tym obrazie możemy siebie widzieć. Wir dürfen auch aus dem gleichen Brot sein wie der Herr Jesus in dem Speisopfer. Jednocześnie możemy widzieć działanie łaski, która uczyniła nas z tego samego chleba, którym jest Pan Jezus. Und es sind Brote, die geschaut werden sollen. I to są jednocześnie chleby, na które miano patrzeć. Es ist wie wenn Gott auf diese Brote schaut und Freude daran hat, dass die Brote vor seinem Angesicht sind. Miało to przywodzić taką myśl do naszej świadomości, że Bóg, patrząc na ten chleb, on pragnie się radować tym ludem, który do niego należy. Es geht nicht um uns. Nie chodzi o nas. Es geht um den Herrn. Chodzi o Pana. Um die Frucht, die erwirkt hat durch sein Leiden. I o owoc, który on wywalczył czy osiągnął przez ofiarę swojego ciała. Und diese Brote liegen auf der gleichen Höhe wie der Deckel der Bundeslade. I te chleby, co do znowu miary, one leżały na tej samej wysokości, co wieko pojednania. Alles in Christus. Wszystko w Chrystusie. Nichts von uns. Nic z nas. Ich selbst glaube noch nicht mal, dass die Brote übereinander lagen. Du selbst glaubst nicht. Ja, ich glaube das nicht. Übereinander. Sondern sie sind nebeneinander. Alle sind in der gleichen Höhe. Alle 12 Stämme. Ja nie sądzę, żeby te chleby, tak jak to się przedstawia, leżały, osobiście tak myślę, nie leżały jeden na drugim, tylko leżały jeden obok drugiego, widziane przez Boga. Alle gleich. Alle Stämme gleich. Wszystkie na tej samej wysokości, wszystkie jednako przyjemne Bogu. Und immer zu betrachten von Gottes Seite aus. I zawsze tak przygotowany, aby w pewnym sensie Bóg mógł na nie tak spoglądać. Ich möchte noch weitergehen und komme zu dem Leuchter. Chciałbym jeszcze postąpić krok dalej i przejść do kolejnego sprzętu. Jaki jeszcze nas interesuje, to jest świecznik. Der Leuchter war dann der dritte Gegenstand. Ten świecznik był trzecim z tych istotnych sprzętów. Und bei dem Leuchter zum Beispiel fehlt jede Angabe der Größe. Jeżeli chodzi o świecznik, to ciekawą rzeczą jest, że nie ma tutaj dokładnie podanych wymiarów. Alle Bilder, die wir hier haben, sind einfach nur Modelle. Wszystkie obrazy, jakie tutaj posiadamy, są po prostu tylko modelami. Aber das, was die Schrift uns gibt, ist das Wichtige. Ale jest ważne to, co nam na ich temat mówi Słowo Boże. Dieser Leuchter sollte, wie wir das gelesen haben, aus einem Talent Gold hergestellt werden, aus Vers 39. Z wiersza 39 widzimy, że ten świecznik miał być wykonany z jednego talentu szczerego złota. Wisst ihr, wie viel Gewicht das ist? Czy wiecie, i jaką to wagę posiadało? Wie schwer war das? No, ile to ważyło? Stellt ihr euch vor. No, wyobraźcie sobie. Da steht ein Talent. Jest napisane. Das dürfen wir wissen. Jeden talent. Tyle nam jest powiedziane na ten temat. Ungefähr. No, mniej więcej. Habt ihr euch noch nie Gedanken drüber gemacht? Ja, ich habe mal gehört, aber ich bin nicht sicher. Darf ich mal sagen, ja? Dann muss ich mich schämen, wenn das... Nein! 33 Kilo. Ja, ungefähr. Wir wissen es nicht genau. 33 Kilogramm. Das sind drei Kisten Spul, ja? Oder? Habt ihr solche Kisten? Eine Kiste 10 Kilo mit Glas? Macie takie 10-kilowe skrzynki wody?
to by były 3, tak? Mniej więcej, 3 z hakiem. Und diese 34, 33, 34 Kilogramm? Worek zaprawy takiej budowlanej 25 kilo waży. No ja. Ein Sack Mörtel. Ja, wiegt 25 kilo ungefähr. Also das ist, das ist schon schwer. Ne? Das ist schwer. To jest już sobie nosi, nie? Mało która kobieta podniesie. Ja. Nur dieses Stück reines Gold war genau bezeichnet mit einem Talent, eine Einheit. A więc jeden talent, jedna jednostka, jedność, jednorodność. Da ist nicht ein halbes, ein halb, das ist eine Einheit. Nie ma tutaj o żadnych połówkach mowy. Cała jedna miara. Das ist Christus, alles und in allem. To jest Chrystus, obraz na Chrystusa, wszystkim, który jest wszystkim we wszystkim. Und hier steht, in getriebener Arbeit soll der Leuchter gemacht werden. I jest jeszcze zaznaczone, że on miał być wykuty. W taki sposób miał być wytworzony. Was heißt das? Bryły, tak. Was heißt das? Co to znaczy? No, co to znaczy? Der, dieses Stück Gold, ja? Że był jedną bryłą. Nie, ale jakim sposobem był zrobiony, o to bratu chodzi. Ja, in welcher Art und Weise ist er hergestellt worden? Das meinst du? Ja. Denn aus einem Stück, das wissen wir ja schon, aus einem Stück. Ist er gesägt worden? Czy go wypiłowano na przykład? Ist er gegossen worden? Czy go odlano? Wie ist er gemacht worden? Pan Jezus był czasami. Jest geschlagen worden. Pan Jezus był czasami uderzeniami. Uderzano w ten materiał, odkruszając kawałek po kawałku, aż wyszedł z tego świecznik. 34 kilo ohne Ende immer geschlagen. 34 kilo, 33 bez przerwy uderzane jakimś ostrym narzędziem, aż został z tego wyciosany ten kawałek. To znaczy, przepraszam, ten świecznik. Da brauchte man viel Kraft. Wiele, wiele siły to kosztowało. Und viel Weisheit. I wiele, wiele mądrości. Denn wenn man einmal geschlagen hatte, wurde das Metall weitergetrieben. Bo każde jedno uderzenie zostawiało natychmiast ślad na tym świeczniku. Nie dało się tego odwrócić. Nieodwracalny proces, po prostu każdy jeden fragment musiał być przemyślany doskonale. Każde jedno uderzenie powodowało odkruszenie kawałka metalu ku jakiemuś określonemu kształtowi. Und das war ein Bild von dem Leiden des Herrn Jesus. To był, jest obrazem cierpień Pana Jezusa, jakie go dotknęły. Aus dem Stück wurde immer etwas herausgetrieben. Z tego fragmentu, czy można powiedzieć, z tej porcji złota było coraz dalej ukształtowanie pewne wytwarzane. Aus diesem Schaft hier unten, das ist der untere Teil. Na przykład z tej tutaj podstawy na dole. Da wurden die Äste herausgetrieben. Wyciosywano w taki sposób poszczególne odgałęzienia tego świecznika. Und der Ausdruck dieses Astes, dieses Stammes, des Schaftes. Tak, a słowo, jakim jest określane właśnie tutaj ta podstawa, czy ten trzon, ten pień tego świecznika. Das ist der gleiche Ausdruck, dass als bei Jakob aus seinen Lenden die Söhne hervorkamen. To jest to samo wyrażenie, które określa biodra Jakuba, czy lędźwie Jakuba, z którego wzięli początek jego synowie. Aus einem sieben Triebe. Z jednego siedem odgałęzień. Beziehungsweise einer in der Mitte und jeweils zwei albo, zur Seite. Albo jeden w środku, jakbyśmy to inaczej mogli rozważać. Jeden trzon, z którego zawsze są odgałęzienia w dwie strony. Da gibt's eine ganz herrliche Stelle für. Jest piękne miejsce Słowa Bożego, które to nam naświetla. Da haben sich schon viele dann den Kopf zerstoßen. Wielu, wielu sobie łamało głowę nad tym miejscem. Nämlich in Apostelgeschichte 26. W Dziejach Apostolskich 26. Und zwar steht da in Vers 22. Jest napisane w 22 wierszu. Was auch die Propheten und Mose geredet haben, dass es geschehen werde, nämlich dass der Christus leiden sollte
und dass er als erster durch Totenauferstehung Licht verkündigen sollte. Mamy 22-23 wiersz, gdzie jest napisane, co powiedzieli prorocy i Mojżesz, że się stanie, to jest, że Chrystus musi cierpieć, że On jako pierwszy, który powstał z martwych, będzie zwiastował światłość ludowi i poganom. Wo steht das im von Mose? Gdzie to jest napisane o Mojżeszu? Das ist in dem Bild des Leuchters. To jest w obrazie tego świecznika ukryte. Er musste leiden. Das waren die Hammerschläge. On musiał cierpieć i to były te uderzenia młota w tą bryłę. Und als erster durch Totenauferstehung. I dopiero później przez zmartwychwstanie. Das sehen wir an den Mandelblüten, die da eingearbeitet waren. Szczególnie to zmartwychwstanie jest widoczne w tej, w tym fragmencie drzewa migdałowego, z którego wykonana była laska i ona zakwitnęła. Sollte letztendlich Licht verkündet werden. Z tego właśnie miało być światło, wyjść światło dla ludu i pogan. So spricht die Schrift zu uns. Tak mówi Słowo Boże do nas. I jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na to, dlaczego mówi to Słowo Boże o Mojżeszu? Ich möchte noch darauf hinweisen, warum das Wort Gottes spricht hier von Mose. Bóg chciał zniszczyć wszystkich ludzi. Gott wollte einmal alle Menschen vernichten. Ale Mojżesz stawił się w głowie. Aber Mose hat Fürbitte getan. Właśnie. Stawił się w wyłomie i on był obrazem stand in diesem, tego, który się stawia za nami. Felsen, czyli on wtedy obrazował Chrystusa. Może ty przetłumacz, Mateusz, bo łatwiej się mówi. Proszę bardzo. No. Sozusagen der Stellvertreter für das Volk geworden, das Gott vernichtet. Ja. Und in diesen einzelnen Ästen, die hier rauskommen, wie bei einem Baum, i w tych poszczególnych odgałęzieniach, tak jak z drzewa, na drzewie, da wurden später diese sieben Lampen draufgesetzt. Później, gdy one zostały w całości ukończone, osadzono siedem lamp. Worauf sollten die Lampen scheinen? Na co miały świecić te lampy? Czy co one miały oświetlać? Der Herr Jesus hat gesagt, wir sollen Licht der Welt sein. Pan Jezus powiedział, jakie ma dla nas zadania, byśmy byli światłością w tym świecie. Aber wo stand der Leuchter? Ale gdzie stał ten świecznik? Gdzieś na zewnątrz? Der stand im Heiligtum. Nie, on stał w świątyni. Der hat nicht in der Welt geschienen. Nie, on nie świecił w świecie wyniesiony tam. Die Bedeutung des Leuchters und seines Lichtes, was wir hier haben. Znaczenie świecznika i jego światła, o którym tutaj mówimy. Das ist die Erleuchtung des Heiligtums. To jest świecenie, oświetlanie miejsca świętego. Das heißt, im Heiligtum sollte Licht sein. To znaczyło, że światło miało być obecne w świątyni. Vers 37 sagt sogar, damit sie die Lampen gerade vor ihm hinscheinen. 25 Vers 37. 37 wiersz, 25. In 2. Mose. In 2. Mose. Ja. 2. Mose. 37, ja? Ja, 25 Vers 37. Damit sie gerade vor ihm hinscheinen. Tu jest napisane u nas, lampy jego należy tak ustawić, aby oświecały przeciwległą stronę, aby prosto przed nim świeciły. Wo sollten die sieben Lampen hinscheinen? Gdzie miały świecić te lampy? Die sollten den Leuchter bescheinen. Leuchter? Den Leuchter selbst, diesen. Ja. One miały sam świecznik oświecać. Wie das gewesen ist, wissen wir nicht, aber die Schrift sagt, die Lampen sollen den Leuchter bescheinen. Jak to dokładnie było, to my tego nie jesteśmy w stanie odtworzyć, ale Słowo Boże to przedstawia tak, że te lampy miały oświecać sam świecznik. Das Öl, was in den Lampen war, der Heilige Geist, soll Christus groß machen. Olej, który był w tych lampach, wskazywał na Ducha Świętego, który ma za zadanie, aby Chrystusa, można powiedzieć, czynić większym w pojęciu.
Und was hat denn die Lampe noch beschienen? Co jeszcze oświecały te lampy? Wir haben auch noch den Tisch beschienen. One oczywiście roztaczały światło na zewnątrz i dookoła siebie i oświecały jeszcze ten stół. Diese 3x4 Brote? Te chleby. 3x4 ist 12. 3x4 jako 12. Ist die göttliche Vollkommenheit in der Regierung? To jest rzecz, która przedstawia Bożą doskonałość w jego rządach. Wurde von den 3x4 Lampen, nämlich auch 7, beschienen. I to również jest widziane w tym świeczniku, gdzie były 3 i 4 lampy. Was muss das gewesen sein, als damals täglich die Priester in das Heiligtum gekommen sind? Czymże to musiało być wtedy, gdy kapłani wstępowali w to miejsce święte i tak to zastawali ten porządek? Sie sollten jeden Morgen und jeden Abend sollten die Lampen beschneiden. Oni mieli przycinać knoty tych lamp każdego ranka i każdego wieczoru. Und sie beschäftigten sich da mit dem Licht. I zajmowali się tym, aby on dawał takie światło, jakie powinien. Vielleicht lesen wir das nochmal zusammen. Może jeszcze przeczytamy do tego jedno miejsce. Das ist in 3. Mose 24. 3. Mojżeszowa 24. Die ersten 4 Verse. 24? Ja, 24, 1, 2, 3, 4. Cztery pierwsze wiersze. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: nakaż synom izraelskim, aby ci przynieśli do świecznika czystego, wytłoczonego z oliwek oleju, aby można było nieustannie palić lampę. Na zewnątrz zasłony skrzyni świadectwa w namiocie zgromadzenia będzie ją Aaron przygotowywał, aby świeciła od wieczora do rana nieustannie. Jest to ustawa wieczna dla waszych pokoleń. Ustawi te lampy na szczero złotym świeczniku, aby świeciły przed Panem nieustannie. Beständig sollte dieses Licht im Heiligtum sein. A więc stale miało to światło być obecne w miejscu świętym. Und wovon spricht das Heiligtum? Nur von Herrlichkeit. I o czym mówi to miejsce święte? Ono mówi tylko o wspaniałości Bożej. Nur von Christus. Tylko o Chrystusie. Haben wir diese Freude, nur Christus zu sehen? Czy osobiście posiadamy tą radość, aby widzieć tylko Chrystusa? Wenn wir eingehen ins Heiligtum, gdy wchodzimy do świątyni, dann ist das das, was wir in Hebräer 10, Vers 19 und 20 lesen. Vielleicht können wir das noch lesen. Wtedy będzie to tym, co jest napisane w Hebrajczyków 10. Hebrajczyk. Dann Verse. 19, 20 und 21. Trzy wiersze, od 19, od 19 do 22. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Das darf unsere Aufgabe sein, Christus immer wieder groß zu machen. To jest naszym przywilejem, naszym zadaniem, aby Chrystusa nieść i czynić go wielkim w ludzkich sercach. Wir hören die Worte, dass wir Licht der Welt sein sollen. My słyszymy te słowa, że mamy być światłością świata. Aber wir sind zu Priestern gemacht. Ale zostaliśmy uczynieni kapłanami. Und wir dürfen auch als Priester ins Heiligtum hineingehen. I mamy ten przywilej, aby jako kapłani wkraczać do świątyni. Ihr ahnt gar nicht, wie viele Gläubige das überhaupt noch nie gesehen haben in ihrem Leben. Nie wyobrażacie sobie, jak wielu jest wierzących, którzy w ogóle nigdy tych rzeczy nie widzieli w swoim życiu. Ich habe gestern noch mit einem lieben Bruder gesprochen. Wczoraj jeszcze rozmawiałem z pewnym bratem. Der hat den aufrichtigen Wunsch, einmal am Brotbrechen dabei zu sein. On miał naprawdę szczere życzenie, aby raz chociaż w życiu być przy prawdziwej wieczerzy pańskiej. Der hat das jetzt haben dürfen in einer Stadt in Deutschland.
Pan spełnił jego życzenie w pewnym mieście w Niemczech. Der hat gesagt, das hat er noch nie erlebt. On powiedział, nigdy tego wcześniej nie przeżyłem. Dass wir gar nichts kriegen von Gott. Nigdy tego nie przeżyłem, żeby być obecnym w takiej wieczerzy, która tak jest jak w Słowie Bożym. Że my nic od Boga nie otrzymujemy, tylko Jemu coś dajemy. Sondern, dass wir uns mit seiner Person beschäftigen. Że się zajmujemy Jego osobą. Einfach nur mit Christus. Po prostu mieć Chrystusa przed oczyma i nim się zajmować. Und er sagte, sein Herz wäre so groß gewesen, er möchte diesen Platz einnehmen. On mówi, moje serce po prostu tak rosło w tym miejscu, że pragnę w tym miejscu zawsze pozostawać. Einfach nur bei Christus zu sein. Tylko być w obecności Chrystusa. Mit ihm und dem Vater Gemeinschaft zu haben. Mieć społeczność z nim i z Ojcem. Nichts höheres werden wir in Ewigkeit haben. Nic większego nie będziemy mieli w wieczności. Aber auch nichts geringeres. Ale również nic mniejszego. Ich persönlich bin immer ergriffen, wenn ich diese Gegenstände nur sehe. Ja osobiście jestem bardzo poruszony, gdy zawsze rozważam nad tym, o czym mówią te przedmioty. Und meinen Herrn Jesus Christus in seiner Heiligkeit und Reinheit zu sehen. By widzieć mojego Pana Jezusa Chrystusa w jego czystości, w jego świętości. Und wir haben den das herrliche Vorrecht, diese Wahrheit noch zu tragen. A my mamy jeszcze cały czas to ten wzniosły przywilej, by być nośnikami tej prawdy. Wir sollen dieses Haus Gottes an Stangen durch die Wüste tragen. My jeszcze jesteśmy cały czas tymi, którzy mają ten przywilej, by na tych drążkach nieść ten przybytek przez pustynię tego świata. Ich möchte euch alle ermuntern, mitzuhelfen zu tragen. Chciałbym was po prostu zachęcić, abyście wespół pomogli nieść ten przybytek. Helft uns bitte dabei. Prosimy was, pomóżcie nam w tym. Diese Wahrheiten von Christus auch seiner Versammlung zu tragen. Aby nieść te cudowne prawdy o Chrystusie i jego zgromadzeniu. Er allein ist es wert. On sam jest tego wart. Ich möchte hiermit eigentlich enden und vielleicht habt ihr noch ein paar Fragen. Właściwie to jest to punkt, w którym sam bym zakończył. Może macie jeszcze jakieś pytania? Die wir jetzt gemeinsam beantworten können. Które będziemy mogli wspólnie, na które będziemy mogli wspólnie odpowiedzieć. Jak jest tą ważną prawdą to, co brat mówił. Mateusz, mógłbym cię prosić o tłumaczenie? Jak jest ważną prawdą to, co brat mówił o tych chlebach, które leżą tu na tym stole. Es ist sehr wichtig, was du gesagt hast über die liegenden Brote auf dem Tisch. Że one brat mówił, że najprawdopodobniej one nie leżały, tylko były obok siebie poukładane. Dass sie, so wie du vermutet hast, nicht übereinander gestapelt waren, sondern nebeneinander lagen. Jak patrzy na nas Bóg? Wie sieht uns Gott? Wszyscy wierzący są kapłanami Boga żywego. Wir alle sind Priester Gottes. Przed chwilą żeśmy słyszeli, że brat, który chciał zobaczyć naprawdę, pierwszy raz w życiu zobaczył, a był wierzący już na pewno dłuższy czas, jak jest odzwierciedlone uwielbienie w czasie obchodzenia pamiątki. Wir haben uns gerade an diesen Bruder erinnert, wie sehr er diesen Wunsch hatte, das Abendmahl zu feiern, obwohl er vielleicht schon länger gläubig war, aber das noch nicht kannte. Dzisiaj wiele nauk wyszło, które zaprzeczają prawdą Słowa Bożego. Es gibt heute so viele Lehren, die die Wahrheit des Wortes Gottes bestreiten. A na was, młodych, leży ta odpowiedzialność, abyście podtrzymywali te prawdy. Und auf euch Jugendlichen liegt diese Verantwortung, dass ihr diese Wahrheiten aufrecht erhaltet und tragt. My wiemy, że Słowo Boże mówi, że wszyscy wierzący, którzy przyjęli Pana Jezusa, są jedno. Das Wort sagt uns auch, dass alle Gläubigen, die Jesus angenommen haben, eins sind. Wiemy, że w Słowie Bożym mamy napisane, że baczcie, jak każdy buduje. Und das Wort sagt uns auch, dass jeder darauf achten soll, wie er baut. I w jego dziele, które wykonuje, wyjdzie to wcześniej czy później na jaw. Denn wie jemand gebaut hat, das wird irgendwann sichtbar. Ale wy, jako młodzi ludzie, tu macie zorganizowaną taką piękną konferencję, która obrazuje naszego Pana.
Und jetzt hattet ihr heute diese schöne kleine Konferenz, wo ihr den Herrn Jesus sehen durftet. Gdyby Pan Jezus nie przyszedł, to wy jesteście odpowiedzialni, aby przekazywać te rzeczy dalej. Und wenn der Jesus noch nicht kommt, dann werdet ihr verantwortlich dafür sein, diese Dinge zu tragen, weiterzugeben. I aby one były kultywowane dotąd, dopóki Pan Jezus was nie odwołał i nie przyjdzie. Und dass sie doch bestehen bleiben, bis der Jesus kommt oder euch heimholt. I dziękujmy Bogu, że mogliśmy słyszeć te wszystkie rzeczy. Und wir dürfen Gott dankbar sein, dass wir das alles hören durften heute. I nie lekceważmy tych wszystkich ludzi, którzy, tak jak ten brat, który jest wierzącym, a jednak pierwszy raz dopiero zobaczył, jak naprawdę jest opowiadana śmierć Pańska. Und deswegen sollten wir nicht gleichgültig gegenüber diesen Dingen sein, wie so viele Menschen, die vielleicht gläubig sind, aber diese Wahrheiten nicht kennen. Sondern so freuen wie dieser Bruder, der diese Wahrheit kennengelernt hat. Nie bójcie się powiedzieć tym ludziom, którzy są w innych denominacjach, że nie trzymają się Słowa Bożego. Und habt auch keine Angst davor, Gläubigen, die in anderen Denominationen sind, zu sagen, dass sie das Wort nicht halten. A ja w tamtym roku byłem na delegacji w Opolu. No. I spotkałem się z taką grupą, gdzie mówią, uważają się za wierzących, ale mówią, że mogą tracić zbawienie. Ich hatte letztes Jahr eine Dienstreise und dabei habe ich Gläubige getroffen, die denken, dass sie das Heil noch verlieren können. Ale tu Bóg nas ma na równi z naszym Panem, bo On nas wykupił i jesteśmy jedno w Nim. Jak On w nas, tak my w Nim. Aber wir haben hier in diesem Bild gesehen, dass wir auf dieser gleichen Höhe liegen wie dieser Deckel, wo das Blut des Herrn war. Also sicher sind in ihm. I ten świecznik przedstawia to, że mamy przedstawiać naszego Pana, oświecać Jego chwałę. Und der Leuchter hat uns daran erinnert, wie wir ihn verherrlichen können, ihn beleuchten können. Byśmy byli żywym światłem. Dass wir ein lebendiges Licht sind. Nie bójcie się tego, że jesteście za młodzi. Habt keine Angst davor, dass ihr jung seid. Bóg w wielu prorokach mówi, nie mów do mnie, że jesteś za młody. Viele Propheten haben gesprochen, obwohl sie jung waren. Bóg was widzi równo. Gott sieht auch euch auf der gleichen Höhe. Weźcie sobie to do serca. Nehmt euch das zu Herzen. Vielleicht können wir auch unter dem Eindruck, den wir hier haben, eine Gebetsgemeinschaft miteinander machen. Lasst euch auch ermuntern, einfach ein Gebet zu sprechen, auch von den jungen Brüdern. Może na tle tego, co Pan darował nam, rozważać w tych pięknych myślach. Pozwólmy, by modlitwy do Pana również zostały wzniesione, jeśli ktoś ma na sercu, aby je wypowiedzieć. Skrzyni Przymierza. W Hebrajczykach w 9 rozdziale pisze, że były tam skrzynie, tablice, była tam laska Arona i jeszcze był dzban z manną. Natomiast w tej świątyni Salomona, co Salomon wybudował, znajdujemy same tylko tablice. Ktoś zaglądał, zabrał? Jest taka możliwość? W Hebrajach 9 lesen wir, dass in dieser Bundeslade der Stab Arons war und dieser Krug mit dem Manna und die steinerne Tafel, aber in dem Tempel Salomos sind diese Dinge nicht mehr in der Bundeslade, nur die Tafel. Hat das jemand weggenommen? Was ist, wie ist das zu verstehen? Was glaubst du selbst? Sosam Sandisch. Realnie, no, ktoś musiał to zabrać, no bo raczej nie znikło. Ich denke, das hat jemand weggenommen, weil die von selbst nicht gefunden. Ja, die waren am Anfang da drin und irgendwann war die Bedeutung nicht mehr wichtig. Dann ging es nur noch
um die Gesetzestafeln. One po prostu, te przedmioty były na początku w skrzyni, bo miały swoje znaczenie. Natomiast później główny fokus, albo można powiedzieć skupienie i znaczenie miały te tablice i dlatego te inne przedmioty po prostu zniknęły. Das Manna brauchte das Volk nicht mehr, als sie im Land waren. Gdy lud dotarł do kraju, nie potrzebowali już żywić się manną, która była obrazem pokarmu pustynnego. Und als sie sogar durch den Jordan gegangen waren, um in das Land hineinzukommen, das ist ein Bild davon, dass Christus auferstanden ist, braucht auch der Staat nicht mehr da sein. A gdy przeszli przez Jordan i weszli do kraju, co jest obrazem tego, że Pan Jezus umarł i zmartwychwstał, to też nie potrzebowali już ten obraz laski. Aber es wird nirgendwo beschrieben. Skończyło się podróżowanie. Nur geistlich im Nachhinein können wir verstehen, dass das nach der Wüstenreise nicht mehr erforderlich war. W żadnym miejscu Słowo Boże nie wyjaśnia nam to tak dosłownie, ale przez po prostu obrazy i spełnienia obrazów nowotestamentowych jesteśmy w stanie ten kontekst się dostrzec. Aber der Hebräerbrief beschreibt gerade den Gläubigen auf dem Weg durch die Wüste. Natomiast list do Hebrajczyków właśnie przedstawia wierzącego jako podróżującego przez pustynię. Und er beschreibt ja gerade nicht den Gläubigen in dem Tempel, sondern in der Stiftshütte. I list do Hebrajczyków właśnie się na tym skupia, że opisuje wierzącego w przybytku pustynnym, a nie w świątyni, więc jeszcze jakby w podróży pustynnej. Więc te przedmioty, które mówią o pustyni, jeszcze są w tej skrzyni opisanej. Und der Hebräerbrief öffnet uns praktisch das Herz Gottes, um die ganzen Wahrheiten zu verstehen. I dlatego list do Hebrajczyków, który właśnie przedstawia wierzącego, jakby jeszcze będącego w podróży pustynnej, skupia się na opisie i wytłumaczaniu symbolów przybytku, nie świątyni. Is this okay? Czy to jest zrozumiałe? Ja bym jeszcze coś do tego chciał dopowiedzieć. To Słowo Boże nie poświęca uwagi zbyt wiele samej historii Skrzyni Przymierza, jak ona dzień po dniu przebiegała. Nie jest kroniką Skrzyni Przymierza. Das Wort Gottes beschreibt uns auch nicht die komplette Geschichte der Bundeslade, was mit ihr geschehen ist und so weiter. Ono skupia się na Skrzyni Przymierza w takiej mierze, w jakiej jest ona duchowo nam potrzebna. Sie wird insoweit beschrieben und dargestellt, inwiefern sie und diese Beschreibung für unsere geistlichen Belehrung hilfreich ist. Jeżeli zatem widzimy zmiany w niej, na przykład te, o których teraz powiedziałeś, wenn also irgendwelche Änderungen eingetreten sind, wie die, die du jetzt beschrieben hast, to możemy z tego zrozumieć, że w międzyczasie rzeczywiście ktoś musiał te przedmioty z niej usunąć. Können wir also auch sehen durchaus, dass jemand diese Gegenstände weggenommen hat. Słowo Boże nie mówi, kto to zrobił, jak i w jakich okolicznościach. Das Wort Gottes sagt uns nicht, wer, wie und wann das weggenommen hat. Co wydaje mi się niemniej jednak pewne, to Słowo Boże daje nam dużo powodów, żebyśmy nie myśleli, że ktoś po prostu z pospolitych ludzi zrabował te rzeczy. Aber was bestimmt wir annehmen können, ist die Tatsache, dass das Wort Gottes uns keinen Anlass dafür gibt, dass irgendwer einfach so das weggenommen hat. Skrzynia Przymierza była przedmiotem absolutnie niepospolitym. Denn die Bundeslade war auf jeden Fall nicht irgendein gewöhnlicher Gegenstand. Niedostępnym normalnie dla pospolitych ludzi. Widzimy to w samym przybytku i jego strukturze. Wiemy o tym, że tam, w tym miejscu najświętszym, tylko rzadko przebywał człowiek. To są rzeczy, które podkreślają wyjątkowość tego przedmiotu. Was uns die außergewöhnliche Stellung dieser Dinge zeigt. W szczególności może nie tak bardzo przedmiotu, co myśli, jakie Bóg wiązał z jego symboliką. Vielleicht nicht den Gegenstand selbst, sondern die geistliche Auslegung dieser Dinge. I widzimy wyraźnie w różnych również odkrytych nam kartach historii Skrzyni Przymierza, że gdy dostawała się tu lub tam w niepowołane ręce,
andere Berichte aus dem Wort Gottes zeigen uns, dass wenn die Bundeslande durch verschiedene Hände gegangen ist, an unterschiedliche Orten angekommen ist, Bóg natychmiast na to reagował. Dann hat Gott immer eingegriffen. Znamy historię książąt filistyńskich, którzy z wielką bojaźnią odesłali ją z powrotem do Izraela. Wir kennen die Geschichte von den Philistern, die durch verschiedene Probleme dann mit aus Ehrfurcht diese Bundeslade zurück nach Israel geschickt haben. A więc na pewno nie powinniśmy sobie wyobrażać żadnego po prostu zuchwałego człowieka, który po prostu wdarł się tam i zabrał laskę Aarona i z banem pod pachą uciekał. Wir können uns also das auf keinen Fall vorstellen, dass einfach irgendwer in den Tempel hinein spaziert ist und dann unterm Arm mit dem Stab Aarons und mit dem Krug da abgehauen ist. Ogólnie chciałem przez to powiedzieć, że powinniśmy te rzeczy również z wielką dozą bojaźni Bożej rozważać. Was also wichtig ist, dass auch wir diese Dinge mit Ehrfurcht betrachten. Jeszcze jedno pytanie. Cały świat dzisiaj szuka tej skrzyni przymierza. Die Welt sucht heute diese Bundeslade. Podejrzewają, że jest w podziemiach świątyni Jerozolimy. Man vermutet, dass sie unter dem Tempel ist, der heute in Jerusalem steht. Gdzieś tam w kraju królowej Kandaki, niby tuś tam nad nią czuwa. Oder irgendwo im Land der Königin der Kandake. Ale jest też z tym, co ja mówię teraz, połączone takie pytanie. Czy będzie potrzebna ta sama skrzynia przymierza w świątyni, która stanie w Królestwie Tysiącletnim? Aber ich wollte eine Frage stellen, ob dieselbe Bundeslade notwendig ist im tausendjährigen Reich, wie die im Alten Testament beschrieben wird. Wir lesen Jeremia 3, Vers 16. Jeremia 3, 16 przeczytamy. Może ktoś przeczyta. Akurat mam otwarty ten wiersz. Księga Jeremiasza, 3 rozdział, 16 wiersz. A gdy się rozmnożycie i rozplemicie w kraju w owych dniach, mówi Pan, już nie będą mówić o skrzyni przymierza z Panem i nikt o niej nie będzie myślał i nikt jej nie będzie wspominał. Nikt nie będzie odczuwał jej braku, ani też nie będą sporządzać nowej. Liczmy 17 auch noch, den ersten Teil. Jeszcze początek 17 wiersza. W owym czasie będą nazywać Jeruzalem tronem Pana i tam w Jeruzalem zgromadzą się wszystkie narody w imieniu Pana. Teraz wiemy, że nam wierzącym, którzy wejdą do Królestwa Tysiącletniego, ma przyświecać Pan przez wiarę. Und soll also heute der Herr Jesus leuchten durch die wörtliche Bundeslade. Und im tausendjährigen Reich wird der Herr selbst hier sein, dann braucht es keine Lade mehr. W tysiącletnim Christ wie Pan Jezus sam będzie w kraju, więc nie. Niepotrzebny jest obraz mówiący o nim. Chciałem zapytać się, czy ta manna, która była w skrzyni, to jest ta sama manna, która jest w drugiej księdze Mojżeszowej 16:32. Mojżesz powiedział, tak rozkazał Pan, napełnij nim omer na przechowanie dla waszych przyszłych pokoleń, aby widziały ten chleb, który was karmiłem na pustyni. Gdy wyprowadziłem go z ziemi Egiptu. Czy to jest ten sam chleb, to samo manna? Das manna, das in dem Krug ist, das gleiche ist, was in 2. Mose 16, Vers 32 beschrieben ist. Ein Gomer voll davon sei zur Aufbewahrung vor euer Geschlechter, damit sie das Brot sehen, damit ich euch aus der Wüste gespeist habe. Das ist das. To skoro w takim razie jest to ta sama manna, to
jak oni mieli oglądać ten chleb bez wyciągania tego chleba z tej skrzyni? Wenn es das gleiche Manna ist, wie sollten sie also das Brot ansehen, ohne es aus der Bundeslade herauszunehmen? Steht ja, damit sie das Brot sehen. Bo ja rozumiem zawsze tak, że te przyszłe pokolenia po prostu mogły oglądać jakoś, w jakiś sposób ten chleb i być może nawet mogły skosztować tego. Das ist immer so verstanden, dass die zukünftigen Generationen das also ansehen durften und vielleicht auch davon probieren konnten, als Erinnerung. Potrzebujemy Salomona. Zauchylanie Salomo. Myślę, że nie, no, jest na to taka odpowiedź. Pytanie jest słuszne, tylko ciekawe, jak to jest. Bardzo wiele ludzi zaglądało do Armii Przymierza, ale bardzo wiele ludzi zginęło. Viele haben ja in die Bundeslade hineinzuschauen versucht und sind dabei umgekommen. Also ich persönlich glaube nicht, dass die das physikalisch anschauen sollten, um das also wirklich zu sehen, sondern die sollten durch das Lesen der Schrift sollen sich bewusst sein, dass da dieses Manna da noch drin war. To jest takie trochę, można powiedzieć, logiczny, albo próbować logicznie dojść do pewnych wniosków. Natomiast ja myślę, że nie powinniśmy myśleć, że to znaczy dosłowne, biologiczne spoglądanie na to, co było w tej skrzyni, tylko po prostu oni mieli sobie przypominać przez czytanie pism, co się działo i co Bóg z nimi uczynił. Und das ist damals hineingekommen, das wissen wir auch, auch aus der Stelle von Hebräer 9, die wir gerade gelesen haben. Wiemy, że to zostało włożone, że chleb został włożony, ta manna włożona do tej skrzyni, tak jak Hebrajczyków nam to też mówi. Und auf der anderen Seite wissen wir auch, dass die Herrlichkeit des Herrn einmal aus der Bundeslade, aus dem Tempel hinausgewichen ist. I wiemy też, że chwała Pana pewnego momentu oddaliła się od przybytku. Und das ist spätestens zu dem Zeitpunkt gewesen, als die Zeitrechnung nicht mehr nach den Königen von Juda gerechnet wurde, sondern nach den Zeiten der Nationen, als die Zeiten der Nationen dann war, unter Daniel. I to całkowicie się spełniło od tego dnia, kiedy już nie liczono czas w Izraelu według porów i czasów królów judzkich, tylko według porów i czasów królów pogan. Po prostu nastał czas pogan ze względu na niewierność Żydów i Żydzi zostali uprowadzeni. Und danach ist ja auch das Zeugnis zerstört worden, also ist nicht mehr da gewesen. I wtedy przybytek też został zniszczony w każdym razie, albo świątynia i już nie było tego świadectwa widzialnego. Also ich glaube auch nicht, dass das Volk Israel nach dem Durchzug durch den Jordan nochmal Mann gegessen haben. Ja też nie sądzę, że lud izraelski po wejściu do kraju jeszcze spożywał mannę. Das ist einerseits nicht mehr gekommen und andererseits sollen sie es auch nicht mehr essen. Po pierwsze już nie było manny, bo nie była potrzebna, a po drugie już nie spożywali je, byli po prostu w kraju. Es kann auch sein, dass es einfach nur zur Aufbewahrung ist bis zu dem Teil, wo sie durch den Jordan hindurchgezogen sind. Aber andererseits hatten sie es ja jeden Tag. Być może mieli to też przechowywać tylko aż do dnia, kiedy szli jeszcze przez pustynię, gdzie manna jeszcze spadała. No ale ja bym chciał. Tam jest napisane, że ona miała być dla pokoleń przyszłych, które tej manny nie widziały, czyli nie miała być do momentu bycia na pustyni. Słuchajcie, teraz przeczytam wam jeden wiersz z Ewangelii Jana, z 6 rozdziału. Ewangelia Jana, 6 rozdział. Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano. Chleb z nieba dał im, aby jedli. Skrzynia przymierza jest obrazem na Pana Jezusa.
I kiedy patrzymy się na nią, widzimy symbole, które są ukryte w naszym Panu. Widzimy tam... Widzimy tam tablice, które przedstawiały prawo. Prawo Boże i to wszystko było we wnętrzu naszego Pana Jezusa. Sehen zum Beispiel die Tafeln, auf denen das Gesetz geschrieben wurde, und dieses Gesetz war im Inneren des Menschen. Widzimy tam laskę, jest to obraz, że Pan Jesus pragnie nas prowadzić do celu. I to jest żywa prawda i nadzieja. Wir sehen den Stab, und der ein Bild davon ist, dass der Jesus uns durch die Wüste trägt und ans Ziel bringen möchte. Widzimy lebendige Wahrheit. Ten dzban z manną, który jest obrazem tego chleba, którym był chlebem fizycznym dla tych, którzy byli w pustyni, a dzisiaj dla nas ten chleb stąpił z nieba, to jest Pan Jezus. I dzisiaj rzeczywiście możemy wglądać w te rzeczy. Widzimy das manna und wir sehen die Worte, oder das manna in der Bundeslade, das ein Bild war von der Nahrung, die Gott gegeben hat in der Wüste und die sie täglich essen sollten für uns, auch eine Erfüllung in dem Herrn Jesus, der gekommen ist und selbst das Manna und das Brot des Lebens ist. Musimy wiedzieć, że Biblia przedstawia nam symbolicznie pewne rzeczy. Wir müssen wissen, dass das Wort Gottes uns diese Dinge als Symbole zeigt. I te symboliczne przesłanie ma dzisiaj do nas głęboko duchową wymowę. Und diese symbolische oder die Erfüllung oder Deutung dieser Symbole sind für uns eine geistliche Wahrheit und wichtig für uns heute zu verstehen. Dla nas myślę, że najważniejsze jest to, że Pan Jezus pośród ludu Bożego jest tak naprawdę osamotniony. Für uns ist es wichtig zu verstehen, dass der Herr Jesus selbst im Volk Gottes heute so auf der Seite steht, möchte man sagen. Ludzie bardziej zajmują się ludźmi niż tym, kim jest Pan Jezus. Wir oder die Christen beschäftigen sich mehr mit Menschen als mit dem, was der Herr Jesus ist. Jeżeli my naprawdę będziemy więcej zajmować się samym Panem Jezusem i Jego pięknością, wenn wir uns mehr mit ihm und seiner Herrlichkeit beschäftigen, i tym, co On dla nas czyni, und dem, was er für uns tut, to będzie między nami więcej szczęścia Bożego. Dann wird auch unter uns mehr Freude und Segen sein. I Pan Jezus to, co było kiedyś dane Izraelowi, chce podarować również nam. Das, was Gott Israel gegeben hat, möchte er auch uns heute geben. A sami już wiemy dzisiaj, że On podarował nam o wiele więcej. Wir wissen, dass er uns heute viel mehr gegeben hat in ihm. On podarował nam całą księgę, Słowo Boże, gdzie możemy znaleźć w nim pokarm, prawo, prowadzenie, jak mamy dojść do celu, praktycznie wszelkie wskazówki, abyśmy mogli mieć z Nim społeczność. Er hat uns das Wort gegeben, er hat uns viele Hinweise gegeben, alles, was wir brauchen, um mit ihm Gemeinschaft zu genießen. I tak, jak Jasiu zadał pytanie, żeby spoglądać na tą mannę, to gdy naprawdę spoglądamy dzisiaj obrazowo na te rzeczy, widzimy Tego, który stąpił z nieba, Jezusa Chrystusa. Und so wie gefragt wurde, was mit diesem Manna war, ob man darauf sehen sollte, so sollen auch, hat auch das eine geistliche Bedeutung, dass auch wir auf den Herrn Jesus sehen sollen. Pan Jezus stał się chlebem żywota. Er ist dieses Brot des Lebens geworden. I kto uwierzył, kto go raz, ten praktyczny sposób, jakbyśmy dalej czytali ten 50 wiersz, kto go raz spożył, ma życie wieczne i ma ciągle dostęp do tego wiecznego pokarmu. Wer ihn also einmal gegessen hat, hat immer Zugang zu dieser ewigen Speise. Jest jeszcze jedna odpowiedź na to, o czym teraz rozmawiamy. Noch eine Antwort auf diese Frage. Dla przypomnienia przytoczę ten werset. Ewangelia Jana, 20 rozdział. Johannes 20. Może te dwa wersety, 28, 29, 20 rozdziału. 28 i 29.
I tak może, musimy to przyjąć. I tak należy to rozumieć. So müssen wir das annehmen und verstehen. Odpowiedział Tomasz i rzekł: Pan mój i Bóg mój. Gdy nie było Tomasza, a gdy za tydzień był, włożył w bok ręce i tak powiedział. A teraz jest tu odpowiedź. Rzekł mu Jezus, że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, uwierzyli. Musimy to wszystko przyjąć przez wiarę. Na tym polega właśnie wiara. Darin besteht der Glaube. Thomas, als er den Herrn nicht gesehen hat, hat er nicht geglaubt. Als er gesehen hat, hat er geglaubt. Und der Herr sagt ihm dann diese Worte, dass glückselig die sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Są jeszcze jakieś pytania, to odpowiemy, jak nie, to pomodlimy się.